Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. I oczywiście kontynuujemy sobie rozgryweczkę, tylko moi drodzy, od razu na wstępie pragnę wam powiedzieć kilka kwestii. Najprawdopodobniej Planet Crafter będzie serią wiodącą w najbliższym czasie. Spowodowane jest to po prostu moim brakiem czasu, ale takim całkowitym brakiem czasu. To kilka rzeczy mi się w życiu ostatnimi czasy nawarstwiło i naprawdę nie mam po prostu jak ogarnąć swojego życia, co dopiero jeszcze nagrywanie skomplikowanych serii. Powiem wam osobiście, nie chcę mi się zbytnio myśleć nad tym, jak gram. Wiem, że to po niektórych to będzie po prostu dramat, że o Jezu, no jak tak można. No ale jeżeli mam do wyboru jeden odcinek na tydzień, a na przykład codziennie Planet Craftera, czy to drugi dzień nawet Planet Craftera, no to wolę jednak to w ten sposób załatwić, niż po prostu was zostawić bez odcinku. Dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie. No postaram się jak najszybciej to te swoje sprawy pozałatwiać, ale no to bywa różnie. Bywa naprawdę bardzo różnie. Mam nadzieję, że się to po niektóre sprawy u mnie w niedługim czasie rozwiążą i powrócimy do normalnych nagrywek jak zazwyczaj. Dobra. Co my dzisiaj sobie będziemy robić? Z pewnością bym chciał sobie dokończyć to budowanie. To jest pewne, że chciałbym to dokończyć. No i powoli być może nawet poprzenosić skrzynię. Skrzynię by się przydało naprawdę przenieść. Być może nawet zrobić więcej tych naszych wiertnic, które tam mamy. Może to też nie jest głupim pomysłem. Dobra, skończyło się niestety żelazo. Zrobić na pewno dookoła też tutaj to wejście. Bo tak jak wam wspominałem już o ten temat, tutaj będę chciał sobie zrobić takie narożniki z tymi bio rzeczami. Typu jakieś tam, no nie wiem, rzeczy, no. Tak czy inaczej. Obiecałem wam też, że pójdziemy sobie w następnym odcinku do Irydu. Być może tam się trochę tych surowców nazbierało. Mam nadzieję. No i też również, no będę chciał nadal próbować zrobić te cholerne pręty, czyli będziemy musieli zwiększyć produkcję, terraformację. Ta terraformacja naprawdę nam zwolniła. Mam już chyba nawet mech na 100%. Chyba mamy mech na 100%. To będzie trzeba zaraz zobaczyć, co my tu mamy. No właśnie, to jest 100% już zajętości, że tak powiem. Tu mam jakieś rzeczy. Nie, tu nie mamy żadnych rzeczy, to sobie to zostawiamy, jak to sobie leży. No a my wracamy oczywiście budować naszą bazę, która mam nadzieję, że powoli zacznie nabierać jakichś kształtów. Dobra, myślę, że to jest dobry czas, żeby poprzenosić te skrzynki, poprzenosić surowce z tej bazy. Być może nawet zrobić te kopułki, żeby tam sobie nasze jedzonko powoli zaczynało rosnąć. Być może to nie jest głupi pomysł, bo tutaj nie mam żadnego żelaza, z tego co widzę. Nic a nic. Więc dobra, ja sobie tutaj zostawię trochę tego magnezu, jakieś tam różne duperelki. Zobaczmy, czy już się nam tutaj trochę żelaza pozbierało. Najmniej trochę. Jakieś tam pojedyncze przypadki żelaza już są. Pojedyncze przypadki żelaza już są. Mogę to pozbierać i powkładać tu. Bo przecież tu. O, tu już jest w ogóle full. Tu w ogóle jest już full. Ojejku. Kremik zabieramy. Bo trzeba pamiętać, że te skrzynki, one niestety się nie wliczają w żaden sposób do produkcji, którą już mamy. W sensie, że nie możemy sobie z tego kraftować niestety. To jest dosyć bolesne dla mnie. Powolę to robić od razu z tego menu. Dobra. Niech będzie tak jak jest. Tu jeszcze też pewnie coś się uzbierało. No jedno żelazo jeszcze plus. Jedno żelazo plus. Może niepotrzebnie zacząłem tutaj to kończyć. Może to był głupi pomysł. Ale naprawdę się ładnie zazieleniło. To się bardzo ładnie zazieleniło. Właśnie, chciałem coś jeszcze zobaczyć. Czy ja mogę zrobić to pod wodą? Mogę zrobić to pod wodą. Te wiertnice mogą pracować sobie pod wodą. Więc spoko. Bardzo spoko. Zrobimy sobie na pewno coś takiego, jak tam jest. No tutaj mamy ten magazyn, tak? Mamy jakiś tam tytan. Fajno. Tu możemy dać kobalt.
A kobalt już tu był. No to dobra, to kobalt tu. Tu rozumiem, że będzie żelazo. To już sobie podpiszmy tytan. Tu niech będzie żelazo. Tu jest kobalt. Okej. No i teraz tak. Problemem również tu będzie, żeby sobie to w jakiś sposób zoptymalizować. Być może nie głupim pomysłem byłoby to jednak przesunąć o kilka kratek. I chyba nawet to zrobię. Chyba nawet to zrobię, tylko tak. Tutaj mamy szafkę. To będę sobie tą szafkę chciał połączyć na równi o tu. O tak jak jest teraz. Kobalt na razie sobie ściągnijmy. To sobie rozmontujmy. I szafka mi wtedy wejdzie bez problemu. What? Co tu się ewidentnie spierdzieliło? Chciałbym być to zrobione w ten sposób. I niepotrzebnie nadpisywałem już w tej chwili. No dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało. Żeby to ładnie działa. Jeszcze raz, kobalt. Kobalt, kobalt, tak. Tu może być krzem. Krzem przez RZ, tak, tak. O Boże. Żelazo. I tu oczywiście ten tytan, ale tytan musimy sobie ściągnąć, wyciągnąć i stworzyć od nowa. O. I tytan. No i fajnie, kobalt, krzem. Tu jeszcze musimy zrobić na pewno magnes. Tutaj podpiszemy magnez. Co jeszcze? Tytan, magnez, żelazo. Tytan to w ogóle już tu niech będzie. No na pewno iryd. Iryd. Na pewno musi być również, nie mam żelaza. Fuck me. Niech sobie daje ten iryd tu. Nie szkodzi. Pójdziemy sobie, pozbieramy tamte surowce z bazy i od razu zdemontujemy szafki, które tam są. Które tam po prostu są i nam zalegają. Okej. I tak, takie rzeczy na przykład jak właśnie kobalt, iryd, magnez, osm będzie trzeba dodać. Aluminium. To też bardzo ważne. Możemy to zabrać w ten sposób, tylko ja zaraz nie będę miał żelaza w ogóle. Ja nawet nie wiem, z której... O, z tej szafki teoretycznie mógłbym coś zabrać. Mógłbym coś nawet sobie ogarnąć. Dobra. Kurwa, no i tu nie masz miejsca. Tu już nie ma miejsca. To zostawmy, to zostawmy, to zostawmy, to też zostawmy. Wodę możemy wypić, no problem. Iryd sobie kolejny zabieramy, krzem też sobie zabieramy. I tu by się właśnie przydał teraz teleporter. Całkowicie by się przydał teleporter. Tylko że jeszcze go zrobić nie możemy, no ale niestety terraformacja. To w tej chwili nas dosyć mocno blokuje. Ale naprawdę tutaj zaczyna być tak ciekawie, tak fajnie. Zupełnie inaczej niż było. I tak, tutaj jednak ten iryd bym zmienił na aluminium. Tu dał iryd. Dobra, ten iryd sobie zabierzemy. Iryd niech będzie tu. Aluminium niech będzie tu. Magnez siedzi tu. Kobalt siedzi tu. Kremik tu. No i puste ku. Puste ku, czyli znów możemy brać kolejne rzeczorki. I tak w koło nazad, w koło nazad, w koło nazad. No niestety, tak to niestety, ale wygląda. No będą się też przenieść te wszystkie wiertnice, to jest pewne. To jest też dosyć priorytetowe. Okej. Okay. Następna sprawa. Zbieramy cały iryd, cały krzem nad stopy. To jeszcze jest dosyć potrzebne. Ale spokojnie, najpierw to. Najpierw to, bo no jednak tego... To już mamy te szafki na to, więc tym bardziej musimy to sobie delikatnie opróżnić. Tego kobaltu to mamy aż nadto. Nie wiem, czy nie zacznę robić już sobie powoli kapsułek tlenowych, takich wiecie, żeby sobie gdzieś połazić, polatać, pozwiedzać. Też może być ciekawe. Kobalt jest potrzebny zresztą do przeszklenia. Tak? Tak, tylko jest potrzebny również żelazo.
Z żelazem jest problem. Z żelazem jest problem. Szkoda, że tego się nie da stakować w jakiś sposób. Byłoby to dosyć ułatwiające. No i widać, że już powoli nie mamy miejsca. Kurde, my tych surowców mamy tutaj sporo. Gdyby nie to, że potrzebuję żelaza i tytanu, to pewnie zacząłbym robić powoli już super stópki. Zapewne tak. Ale przy okazji zobaczmy, czy już tutaj jakieś żelazo, jakieś inne duperelki. Będzie taki odcinek zbudowania. Naprawdę, gdyby nie to, że... Chociaż może go nawet wrzucę jako taki dodatkowy. Zbudowania. Ale zobaczymy jeszcze. Nie przejmujcie. Nic się nie przejmujcie. Dobra, żelazo już jest. Kobalt na razie możemy zostawić. O, i sobie dopchamy tutaj w ten sposób. Być może to i będzie dodatkowe, bo w sumie dzisiaj mam trochę czasu, żeby nagrać tego planet Kaftera. No może i tak zrobimy. Zobaczymy jeszcze. Trzeba więcej skrzynek. Skrzynecek. Tylko, no właśnie, tutaj zaraz zabraknie tego miejsca. Już nam zabrakło tego miejsca. I tu już niestety nie wygląda tak kolorowo. Bo tutaj nam się ładnie to zestakowało, ale tu już nie. No chyba, że zrobimy to po prostu tak, że... O, pyk. Pyk. I wiecie, bez takiego pierdzielenia. No faktycznie, no trochę metrażu stracimy, ale będzie równiutko, ładnie, przyjemnie. Tego metrażu też jakoś tam super nie musimy mieć, nie wiadomo ile, prawda? Zobaczcie. I tak jest przyjemnie, tutaj do końca sobie dojdzie. Będzie to naprawdę fajnie. Dobra. Tylko tak, no ja niestety, ale ten iryd znów muszę przenieść, bo on mi tu nie pasuje. Iryd będzie tu. Iryd będzie tutaj. Tu będą super stópki. No niestety tych super stópek jeszcze tu nie mamy. Aluminium na razie jeszcze też nie. Kobalcik, no już jest full. Już kobaltu mamy full. I o tym właśnie mówiłem, że dosyć będzie problematyczne trzymanie tych surowców w ten sposób. Bo zobaczcie, tu jeszcze mamy jakieś inne rzeczy. Możemy sobie to zdekraftować bez żadnego problemu. Możemy sobie zrobić kolejną skrzyneczkę tutaj. I nadal to nie zmienia faktu, że my nie mamy miejsca na kobalt. Lipa. Na tytan pewnie również nie mamy już miejsca. No oczywiście, wstawimy sobie na razie do żelaza. To nic nie szkodzi. Krzem sobie tu też ogarnijmy. Aluminium. Dobra, wracamy po kolejne rzeczorki. I tak to będzie wyglądać. Tak to będzie, moi kochani, wyglądać. Teraz chyba sobie w ogóle zdekraftuję te nasze wiertnice i postawię je sobie tutaj bliżej. Żeby one sobie już tutaj wierciły powolutku na dnie morza. W ogóle nie wiem, jak to właśnie działa, czy na dnie morza... Znaczy może, jeziora nie może. Czy to będzie normalnie sobie działać, czy nie? To jest ciekawe. O ile żelaza. O ile żelaza. Jak przyjemnie. No to już mniej przyjemnie, bo niestety kobalt. Niestety kobalcik. Żelazo tytan. Gdyby ten tytan, to byłoby przyjemnie. Okej. No to co, nurkujemy chyba, co? Chyba tak. No to by wychodziło. W ogóle jeszcze kapsułka nasza jest. Wiecie, no tutaj jest w miarę płasko. Tu jest w miarę płasko. No my tutaj o tyle dobrze, że tlenu nie potrzebujemy, nie? To jest takie dosyć ciekawe, że tego tlenu nie potrzebujemy. Te rzeczy sobie też możemy pozbierać, tylko tu są kurde kamyczki. Tu są kurde kamyczki. Dobra. Pyk. Zbieraj to. Okej. Tu kolejny kobalt. Dlaczego ten kobalt? Dlaczego tutaj kobaltu tutaj jest? Zrozumiem, że to sobie chodzi, tak? Zasobnik 0. A jednak nie chodzi. Jednak się chyba pomyliłem, moi drodzy. To nie działa w ten sposób, co myślałem.
Bo on nie działa w ten sposób, co myślałem. No dobra. Nie szkodzi. Wytlenu trochę. Złapmy trochę tlenu, zostawmy sobie żelazo, tytan, kobalt, magnezję to nie, na razie w aluminium niech siedzi. Dobra, to musimy to jednak gdzieś przestawić. Nie wyszło to w ten sposób, jak chciałem. Niestety. Szkoda również, że nie możemy tego na tych podestach stawiać, no ale no, to nie miałoby najmniejszego sensu. Czyli musimy jednak zostawić w tym miejscu, co było. Najprawdopodobniej w ogóle postawię to tutaj, gdzie była ta nasza baza pierwotnie. Dopiero potem to będziemy zmieniać pewnie w jakiś sposób. Mogę to postawić? Coś mi się nie podoba. Nie wiem, co mi się nie podoba, ale coś mi się nie podoba. Cały czas się zbliża do mnie. Już chyba więcej zrobiłem. Definitywnie więcej zrobiłem. Znaczy gwiernic, ale dobrze, to się przyda. To jest rzecz, która jest dosyć przydatna, więc na luzie. Na luzie całkowicie. Żelazo mamy. No kolejna porcja rzeczy. Kolejna porcja rzeczy, która nam się przyda. Aluminium, spoci. Spoci kroci, jakieś tutaj irytki. Uran będzie trzeba, moi kochani, jeszcze podbierać. Niestety, ale uran będzie trzeba również zebrać. I z tego, co mi się wydaje, to te surowce, które my mamy tutaj na powierzchni, one się już więcej pojawiać nie będą. To już są surowce, które nam pozostawały tak naprawdę w tych miejscach. Więc i dobrze, i niedobrze. I dobrze, i niedobrze. Trzeba ściągnąć tu. Właśnie, no lekka tutaj będzie przerwa, ale trudno. Trudno. Dobra, no kobaltu naprawdę już mamy aż nadto. Magnezu widzę, że też jest full, więc no Lipton. Wiesz, ten kobalt. Iryt też zabieraj. Jezu, co tu się stało? To chcę wziąć, to chcę zostawić. Super stópki. Niech leżą tu. Magnes też jakiś jest jeszcze tu, widzę. Wody mało. Dobra, magnes i kobalt niech na razie będą w takiej szafce zapasowej. Ten tytan też na razie do szafki zapasowej wrzucimy. Ten dwa żelaza, jakiś tam krem, aluminium, super stópki, iryt i puste szafki. No lecimy na kolejną porcję. Zaraz chyba również tą wodę sobie tak blisko już przeniosę, ewentualnie nawet na jakieś dachy. Żeby to było, żeby nie latać tak co chwila bezsensownie. Zobaczymy również, czy da się przenieść platformę tą startową. Niestety nie, ale chyba się da. Zbieraj, niech to sobie dalej rośnie. Wiedz. Pokłożona i resztę zostaw, fajno. Fajniuchno. Kolejny kobalt. Jezu, ile tego kobaltu tu jest. Ile tego tutaj jest. Aż za dużo. Aż za dużo. Inne cyrki. Dekonstruuj to, dekonstruuj to. Ten złom na razie sobie tu możemy zostawić. Dobra. No tutaj pewnie jeszcze długo też nie zabierzemy tego. Też te pręty irydowe możemy chyba zabierać. Pręty irydowe możemy zabierać. W sumie kwarc chyba też za chwilę zabiorę. Czyli najpierw siarka. Najpierw siareczka, potem osm, który też gdzieś tutaj był. Był czy nie był? O, chyba nam osm już brakuje. Zeolit. Jezu. Kwarc dobierzmy. Bryłka bioplastiku. Mówię, rzeczy a rzeczy. Rzeczy a rzeczy. Ale w końcu będziemy mieć jakąś fajną, logiczną bazę, która będzie dostępna i nie będzie sypu w niej. Będzie wszystko podpisane i wszystko na swoim
miejscu. Tu niech będzie uran. Tu niech będzie osm. Tak zostanie. Żelazo możemy sobie zostawić. Iryd, na razie wrócę tu do irydu. Niech tu będzie siarka. Okej. Kwarc pulserowy. Na razie może... niech będzie kwarc pulsarowy. Pyk. Tu będzie ten drugi kwarc. I tu jest jebnik, tak? Tu jest jebniczek. Tu można było zrobić taką drugą szafkę, ewentualnie wstawić kwiatka. To też nie jest głupie. To też nie jest głupie. Dobra. Tu już wiemy, że musi być zeolit. Mówię wam, że troszeczkę mi te surowce zaczynają wymykać się spod kontroli. Niech będzie na razie ten jebnik zapasowy. Znów. Znów jebnik zapasowy. Magnes też jest dużo. Też jest dużo. Bioplastik. Bioplastik? Bryłka bioplastiku, tak. Idziemy po kolejny kwarc. Albo wiecie co, najpierw zobaczmy, czy my tą platformę możemy sobie przenieść na wodę. Sobie ją zdekonstruuję. Bo ona trochę miejsca też zajmuje. Też trochę miejsca zajmuje. Traktor nie. O, platforma startowa. Mi się wydaje, że ją można połączyć bez problemu. Może nie. Może i nie, moi kochani. Chyba jednak nie. Byłem przekonany i bym się, kurde, bardzo zdziwił. Mimo wszystko, tu gdzieś jest to połączenie. Gdzieś mi gra próbuje to zesnapować. Nie wiem, dlaczego w taki dziwny sposób. Może jakbym zrobił na przykład sobie siatkę fundamentującą. W jakiś sposób dalej. Może nie jedną, więcej. Zaraz się okaże, że nie mogę zrobić tego. No właśnie, tak myślałem. Ale to nie problem. To nie problem, możemy zrobić to też w ten sposób. Ekstraktor gazów. O właśnie, to też mi jest potrzebne. To też mi było potrzebne i nadal chyba jest potrzebne. Nie chcę snapować w ogóle. No nic, no nie zrobimy niestety tego w ten sposób. Nadal to musi mieć swoją miejscóweczkę. Zastanawiam się, dlaczego tu się nie chce zastępować, a nie chce się postawić. Kurde, naprawdę bardzo szkoda, że nie da się tego, tej platformy jakoś tutaj ładnie udobruchać. Ale niestety. Bo ja bym zrobił w ten sposób. Tu byś postawił po prostu schodki. I bajobongo, nie? Ale niestety gra nam nie pozwala. Na krzywym tutaj miejscu jak najbardziej możemy sobie postawić. Przynajmniej przed sekundą. O, tu się gdzieś dało. O, nawet się da tutaj postawić. W sumie spoko. Gdzie blisko przynajmniej. Więc ta rakieta wygląda jak wygląda. Dobra. Nie wiem, co tu się dzieje, Aloki. Myślę, że również te podgrzewacze możemy sobie już poprzestawiać. Bo one tu miejsca trochę zajmują. Tak to nie będą zajmować. Tyk. Nie wiem, czy mi czegoś tutaj nie wyleci. No wyleci prętiery dole niestety. Ale to co mnie szkodzi. Tak możemy z tego korzystać, prawda? Prawda. I znów się miejsca trochę zrobiło.
Dobra, i teraz pytanie, w której części my chcemy sobie zrobić ten... to miejsce właśnie na... Boże. Widzicie? To już nie od alkoholu nawet. Tylko po prostu od chyba z głupoty. Nie możemy zrobić ściany wewnętrzne niestety. Podgrzewacz P3. Ekran biomasy. O, dobrze, dobrze wiedzieć. To tu lepszego snapera nie ma. Będzie tak na razie. Pyk. Opa. Tu mi się nie zmieści? O, zmieści się, dobra. Nie jest źle. Nawet chyba zrobię więcej tego niż było. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Powinna być ściana. Jeszcze mogę chyba tego robić, pewnie, że tak. Ale też już nie chcę przesadzać. Zaraz mi prądu zabraknie. Kobalt nadal, jak było go dużo, tak jest i go naprawdę bardzo dużo. Więc trochę lipa. Zobaczmy, czy tam gdzieś się żelazo już wyprodukowało, czy nie. Mając tyle, naprawdę tyle tych wiertnic, mam nadzieję, że w końcu coś się ruszyło. I coś się ruszyło. Sporo żelaza. Poruchnął żelazo. Dobrze. W końcu. To coś, co te gryski naprawdę lubią najbardziej. Nie wszędzie, nie wszędzie. Ale kurde, tyle żelaza to już naprawdę dawno, ale to dawno nie było. Nawet zrobię sobie tutaj specjalną skrzyneczkę na żelazo. To by na to. Nie będę musiał latać z tym żelazem. Już wszystkie surowce pozbieram i niech sobie te surowce tam się piszą. Szczonka z surowca. Ciekawe. Nowy rodzaj ogórka. Tu jeszcze żelazo. Ojeju. Ojejku, jejku, ile żelaza. Ja nie chciał trzeba brać. Ja nie chciał trzeba brać. Tak nie mieści do żelazo. Ojej. Ojej. Dobra, niech to się wrzuci tu. To się niech wrzuci tu. Dużo rzeczy innych. Cały czas tych surowców mi po prostu tutaj przybywa. Niski poziom nawodnienia. To nie problem. Już pyk. Wypijmy coś. Reszta surowców typu obsydian. I kwarc magnetytowy. To też się nam przyda, myślę. Tu roślinki, tutaj co innego, pyk, pyk. Myślę, że mogę sobie wziąć też ten materiał. Tych materiałów jest też sporo. Pozbieramy ten cały grajdoł. No właśnie. No właśnie, dużo tego jest, dużo. Dobra. Zabierzmy Tuska, zanim wyjedzie do Brukseli. Więcej. I potem Nuln chyba zostaje, tak? Jak to wygląda? No tutaj jeszcze nam sporo brakuje. Sporo nam tu brakuje. Dokończmy sobie tą trasę. Ona się może przydać. Znaczy przydać, no po prostu już będzie spokój z tym. Nawet nie przydać, tylko będzie po prostu święty, święty spokój. Żelazo i tak mamy sporo. No i dobra, jest co chciałem. Wygląda elegancko. Może się tutaj robi dziwnie jasno, ale nie. Dobra. Zeolit jest kwarc. I on się nazywał kwarc magnetytowy. Magnetytowy. Generator gonów P2. O Jezu, jak to wyszło poza wszystko. To będzie bioplastik i obsydian. To będzie w ten sposób. No, musimy tu zrobić kolejną warstwę tego wszystkiego. No nie ma innej opcji.
Zastanawiam się troszeczkę jak. Zastanawiam się trochę jak to ugryźć, żeby było dobrze. I wydaje mi się, kochani, że dobrym po prostu pomysłem będzie zrobienie to w ten sposób. Spokojnie, spokojnie, to nie jest wszystko, tylko źle to zrobiłem. Że to zrobiłem, no mogę zrobić to w ten sposób. O! I na zasadzie jednego... przejścia jednej po prostu kratki, nie? W ten sposób. I to po prostu będzie zrobione... O, pyk. Teraz mi się klawisze mylą. Pyk. Tu sobie zrobimy w ten sposób też. Na równo. Na równo. Pyk i pyk. I tu kolejne szapeczki. Z pyskami do siebie. No i składzik jak się patrzy. Chyba w ogóle źle zrobiłem, wiecie? Bo widzę, że tak delikatnie mi to zeszło. Powtórzymy sobie to. Tak, definitywnie mi to zeszło. No i kurde, fajnie. Tu szapeczki, tu szapeczki. Być może jeszcze lepiej by mi to wyszło, jakbym to zrobił w ten sposób. Nie pomyślałem w sumie. No kwestia tutaj udogodnień, które sobie chcemy wprowadzać. Jeszcze więcej miejsca by nam wtedy weszło po prostu. Bo te plecki widzę, że w siebie też wchodzą bez problemu żadnego. Nawet fajnie wygląda. O. Okej. Nie otwieraj szafki, tylko ją zdekonstruuj. Bo my potrzebujemy teraz dojścia w ten sposób. Dobra. To musi być tak. Nie wiem, czy jedna kratka nie jest w tej chwili zbyt daleko. No chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Ściągamy, to rozwalamy. To sobie jeszcze jedną postawmy tu. Kurwa. Nie wiem, w ten sposób. Znów źle postawiłem. Teraz dobrze, teraz dobrze. No to będzie troszeczkę szczuplej. To prawda. Ale to chyba bez problemu. Hop. No i na jedną mi zabrakło. Na jedną mi niestety zabrakło. Czy ja to w ogóle mogę stworzyć? Bo to też jest ciekawe. Czy ja to mogę stworzyć drzwi? Mogę. I fajnie, taka śluza będzie specjalna do właśnie takich rzeczy. Tu możemy sobie zrobić po prostu zapasowy kobalt. Zapas. W ogóle może być zapas na przykład 1. Zapas 2. I zapas 3. I po prostu jak mamy za dużo czegoś, to po prostu tu będziemy to bez problemu żadnego sobie wrzucać. Nie wiem, co by na to, ale moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Dobra, to też zabieramy. To możemy zdekonstruować. To możemy zdekonstruować i zrobić sobie tu kolejne te szafki. Nawet chyba skończymy to, tak? I ja. Tu jeszcze jedna wyszła. Nie mam żelaza. Totalnie nie mamy żelaza. Dobra, niech tu będzie materiał. Materiał, materiał. Już jest tytan, którego znów mamy za dużo. No może i trochę się wyluźniło. A jednak nie. Jednak nie. Nie było tego. Kwiaty, moi drodzy, może niech będą tu. Rośliny.
I tu będą rośliny wszelkie maści. I tu kolejne. Tu niech będą rośliny wszelkiej maści, żeby one były w jednym miejscu. Rzeczy takie jak jedzenie i tym podobne będę chciał w ogóle zrobić w innym całkowicie jeszcze miejscu, bo myślę, że to po prostu nie ma sensu składować tego wszystkiego w jednym, w jednej dziurze. Okej. Wyrosło 91%. No akurat myślę, że może akurat nam zdąży się nawet zrobić. Okej. To też zakonstruujmy. Powoli zmniejszamy nasz metraż, co prawda. Jeszcze mogę to zrobić. Żeby już wiedzieć, że tutaj nic postawić nie mogę. To też mogę zakonstruować. Aluminium wyskoczyło. No właśnie, tylko teraz sobie troszeczkę krzywdę zrobiłem poniekąd. Chociaż może i nie. Może i nie. By to wrzucę tu. To tu. Nawet to się rozwali. No właśnie. Mamy teraz wejście. Mamy teraz wejście, więc sobie resztę roślinek również zacznijmy. Powolutku, bo powolutku, ale przenosić. Tych roślin widzę, że wcale też nie jest dużo. Tych roślinek też nie jest jakoś super, hiper dużo. Okej. Okay. Tak, tu jest wejście. Tu bym chciał zrobić kolejną śluzę, żeby ona po prostu, wiecie, się rozróżniała terenowo. Żebym ja wiedział, że tutaj jest jedno pomieszczenie, tam jest pomieszczenie drugie. Gdyby dało się to rozwalić, to byłoby fajnie, no ale się niestety nie da. Niestety się nie da w żaden sposób tego zrobić. Ekran terraformowania. To jest ciśnienie i reszta. Myślę, że to może być tu. Postęp również może być tu. Mamy 3% flory. Wow. Biomasa. Biomasa może być po lewej stronie. Niski poziom nawodnienia. Spoko loko. I tak, mamy to, mamy to. Technologia, energia, transmisje, mapowanie być może możemy zrobić gdzieś indziej. Transmisja jest malutka. Więc transmisję chciałbym gdzie indziej, być może na przykład gdzieś tu, chociaż tu pewnie szapki będą przydatne do zrobienia, albo jakieś biurko. Są gabloty. Są gabloty, więc różne rzeczy typu te złote statuetki również możemy tu postawić. Dobra, na razie to rozwalmy. Wody mi zaczyna brakować, shit. Kwiaty, dobra, odstawmy kwiatki. Zaraz będę płakał. Zaraz będzie płacz, płacz, płacz. Titanum. Aluminium. I potem już będę sobie bez problemu używał też tych skrótów klawiszowych, które tam mam. Ale to dopiero wtedy, kiedy już mi tutaj te skrzynki się pozapełniają. Brawo, zaczyna brakować wody. Miejmy nadzieję również, że już powoli nam roślinki wyrosły, żeby pozbyć się lewego sektora. Okej. Woda. Szybciutko woda. No właśnie, to żarełko, jakieś lirmy, nie lirmy. Co jest, ile jest tu wody? W ogóle to już możemy zniszczyć. Właśnie mówię o tych, wiecie, rzeczach tutaj. To też możemy zniszczyć. Kolejne nasionka. Kolejne nasionka. Pester. Spoci, spoci. Jak to wygląda tu? Możemy zabrać? Możemy. Rozbieramy to. Niestety, ale pewnie się wywalę. Surowcy. To mnie nie szkodzi. Zostawmy tą wodę, kapsułki lunowe też. Ok. Zostawmy jeszcze wodę.
Teraz nasionka. Będę chciał się pozbyć tego tu. Dobra, tego się pozbyłem. Tak naprawdę, jeżeli bym już teraz chciał to zrobić, to możemy też postawić drzwi tu. A to zniszczyć. Bardziej to nawet tu te drzwi by się przydały. Okej, to już mamy. I zaraz mi surowce będą lecieć. Gdzieś tu zaraz mi będą surowce lecieć. No już powoli, powoli nam to zaczyna mieć ręce i nóżki. Tutaj również, jeżeli chodzi o przejście, moi mili, będę sobie chciał trójeczkę postawić. No to jest dosyć istotne. Raz. Dwa i trzy. O, i coś takiego. Tu ma być potrójne przejście. To ma się tu ładnie wystakować, połączyć. O tak. I dopiero tu będą kolejne sekcje. Wiecie, nie chcę się tutaj jakoś, nie wiem, kisić i tak dalej, no bo to jest bez sensu. To jest bez sensu. Tak to tu będziemy mieć ładne jakieś sektorki. Tak jak czy na przykład głupia biokopuła P2, to raczej jeszcze nie. Ale jakaś na przykład P1. Ten teleportem, ten pręt nadstopu, jak mnie on irytuje. Jak on mnie kurde irytuje. W ogóle musimy też antenę konstrukcyjną zrobić. Biokopuła P1 i biolaboratorium. Też będzie istotne. Możemy to zrobić nawet tu. To mi nie przeszkadza w żaden sposób. O. I to ma być tak. I po prostu wiecie, tak naprawdę z każdej tej sekcji chcę mieć po prostu dostęp do kolejnych rzeczy. Czyli tu będzie na przykład biokopuła, potem zamieniłem na biokopułę P2. Tu będzie w kolejnym rogu, nie wiem, jakieś laboratorium, w tamtym będą motyle i co innego. Jeżeli będziemy chcieli sobie to łączyć, to też nie ma problemu, będziemy mogli łączyć to po prostu wzdłuż i wszerz. Wzdłuż i wszerz. Dobra, zostawmy sobie to jedzonko i resztę. Jatki też. Tylko tak, czy ja mogę zrobić skrzynię? Mogę zrobić skrzynię. Na razie postawię ją tutaj i to będzie skrzynia z wodą i z jedzeniem, żeby to, wiecie, było takie na prędce dla nas. Wow, naprawdę? Aluminium i żelazo. O, już nie sądziłem, że ta atmosfera nie będzie wytrzymała pod tym względem, ale w sumie dobrze mi to nie przeszkadza. Niech sobie tam wali. Oby w łeb nie walnęło. Teraz też. Naprawdę, myślałem, że to już jest koniec z tym wszystkim, ale jednak nie. No niestety, pierwsza śmierć, kochani. Na szczęście nic się nie stało. No dostaliśmy z tego cholernego meteorytu. Nawet nie sądziłem, że tak dostanę. Nie widziałem tego meteorytu. Na szczęście nie straciliśmy nic. Na szczęście to były straty żadne. O tyle dobrze. O tyle dobrze. Gdybyśmy stracili, to naprawdę no, byłoby mi przykro. Byłoby mi przykro. Ups. Upsi dupsi. Dobra. Tu już wszystko, wszystko. To sobie ściągnijmy. To na razie może nie. Potrzebujemy jedzenia i wody. Zjedzmy może. Kolejny, i kolejny, i kolejny, i kolejny. Potem sobie to fajnie zabudujemy. Zrobimy sobie z tego jedną wielką taką tutaj salę potem, która na przykład, nie wiem, może być miejscem na generatory ciepła.
ewentualnie jeszcze coś innego. Na razie nasionka i tym podobne niech leżą tu, woda też niech tu leży. Okej, osm i roślinki. Roślinki tutaj, to wiadomo. Osmik jest tu. Irydu nie ma, super stópki są. Aluminium jest. Kobalt jest, magnez jest, krzem jest. Kurde, no dużo. Dużo, dużo. No mi tutaj naśmiecili dziadę jedno. Naśmiecili mnie. Będzie odcinek po prostu latania w kółko. Ale pomyślcie sobie w ten sposób, że następne odcinki to już będzie naprawdę posegregowane elegancko. To już nie będziecie mieli się nawet do czego doczepić. To mnie również cieszy, naprawdę, bo ja też nie lubię syfu. Nie lubię syfu. No wiadomo, czasem ten syf występuje, no. Występuje. To będzie być może dłuższy odcinek w zamian za to, że i tak tutaj sobie latamy i w sumie gadamy. Niech ten odcinek będzie miał 59 minut, co mi tam. I tak tylko jeden na razie nagram i tak. Dobra, kolejna szafka. To też będzie jedzenie i reszta. Roślinki, roślinki. Dobra, niech tu będą nawozy. Bioitemy. Niech będą bioitemy. Materiały. Niech tu na razie będą inne. Aluminium też niech tu siedzi sobie. Ja rozumiem też, że nie każdy po prostu będzie chciał to oglądać, bo no, oglądanie tego, jak ktoś sobie tutaj klika i przenosi te przedmioty, no to nie jest raczej obowiązkowy segment do tego wszystkiego, do Planet Craftera. Więc mówię, no jestem skłonny to zrozumieć. Więc naprawdę, jeżeli sobie to przewiniecie i tak dalej, i ten odcinek ominiecie, no to się nic nie stanie. To się nic nie stanie, bo tutaj się dzisiaj nic nie dzieje, oprócz tego, że zbudowaliśmy sobie to do końca, tą kopułkę, no i trochę skrzynek, no i ogólnie zaprojektowaliśmy te skrzynki, jak one mają wyglądać. To nic tak naprawdę się tu innego nie wydarzy. To będą tutaj nasionka. Nasionka stąd też zabierzemy. Tu może żarcie? Nie głupie. Jak to będzie w ten sposób? Tu będzie woda i powietrze. Jakieś bioitemki, dobra. Czyli kolejne nawozy sobie lecą w to miejsce. Inne, czyli nie wiadomo co. To też jest bioitem. To jest też bioitem. To też jest inne. Złoty posążek też niech sobie tu leży. A co mi to? W ogóle to się K robiło? Si. Teraz pytanie, gdzie to mi powkładało? Nie wiem. Mam nadzieję, że w dobre miejsce, bo gorzej jak to mi teleportowało znów tam, albo gdzieś tu. To wtedy będzie źle. To wtedy będzie źle. Niski poziom nawodnienia to też nie jest problem. To się ładnie zbiera. Dobra, tu jest cały zasobnik już pusty. Tu również już mamy pusto, 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 pusto. I pusto. Dobra, opróżniliśmy wszystko. Nawet to ładnie wyszło. Nawet to, kochani, ładnie wyszło. Więcej żelaza by mi się przydało. Opa. Żelazo jak najbardziej sobie zbiorę stąd. Nawet jeżeli będę sobie chciał te komórki dokończyć, które mamy wokół, no to jednak bez żelaza to będzie problem. Nie mam miejsca. Totalnie nie mam miejsca. Nie wiem, czy trochę z tym nie przesadziłem. Może nie. No ale chociaż do tego żelaza teraz jest dużo. Powiedziałbym nawet, że chyba trochę aż teraz za dużo.
To możemy wsadzić tutaj. Więcej żelaza. I tak jak wam mówiłem, no tutaj będę chciał te nasze wiertnice sobie porobić. Nie wiem, czy jest możliwość przenoszenia tych przedmiotów, no ale no przydałoby się to. Przydałoby się to. Dokończmy sobie tutaj te nasze platformy, te fundamenty. 3. 1, 2, 3. Baba Jaga patrzy. Coś pięknego. A sobie też ten tlen bez problemu przeniesiemy. Chrypa naszła. Aż mi chrypa naszła. A, bo tu nic nie ma. Hej, hej, hej. Tu nic nie ma. Ja się teraz nie dziwię. Nie chciał snapować. Tu nic nie ma. Trzeba, no trzeba to jakoś zrobić w ten sposób, no nie ma innej opcji. Wiem, że potem będę klnął strasznie. No ale cóż, no trudno. Tu też musi być trójka. Tylko pamiętam, tego żelaza już zostało. Myślę, że dosyć sporo się teraz pozbyliśmy tego. I dobrze, i niedobrze. Dobrze i niedobrze. Dobra. Kolejna trójeczka. Róbmy sobie tu ładnie pod tym względem. O. No i koniec żelaza. Na dużo nam starczyło. Naprawdę na dużo nam starczyło. Kolejne nasionka. To woda, ta jedna... Nie no, trzeba wziąć. I kolejne szpargałki nam tu pozostawały. I teraz zastanawiam się, kochani. Naprawdę się zastanawiam, czy by nie lepiej było zrobić tutaj gdzieś dużego magazynu, takiego wiecie, stricte tylko na te surowce. Zastanawiam się. Zabieramy. Myślmy to. Weźmy sobie przy okazji też trochę tego żelaza, który tam, mam nadzieję, jeszcze został. Chyba huk został. Chyba nic nie zostało. To, że potrzeba tutaj tego jak nic. O, nie masz żelaza, Shiro. Dajcie żelaza, dajcie żelaza. Potrzeba nam żelaza. Wiecie, na przykład to będzie taki pseudo-magazynek tylko i wyłącznie na magnes. Tylko i wyłącznie na magnes. Sobie ten magnes stąd zabieramy oczywiście. Nawet godziny. Sobie to siedzi. W okazji zbieramy żelazo. I magnes. Żelazo i magnes, nic co się produkuje. Tu będzie tylko i wyłącznie magnes. Tylko, nic więcej. Tylko magnes. Nie wiem, czy mi teraz właśnie tego żelaza będzie starczać. Wybieramy magnezik. Wybieramy magnezik. Tu jakieś nawet... Żelazo kolejne. Dobra. Jeden zasobnik. Czapeczka duża. I tu będzie kolejny magnes. To mówię, no nie wiem jak to się sprawdzi w sumie. Może spoko, być może nie. Nie wiem czemu, ale nawet się aluminium zbiera. Chyba, że ja to wsadziłem przed sekundą. Tak też może być. Zobaczcie, już mamy, kurde, no dwie skrzynie pełne. Pełne magnezu. To nie koniec.
I to nie koniec. To cały czas się produkuje. Miałem to utylizować. Być może nie jest to głupie. Zrobić niszczareczkę gdzieś z boku. I sobie na przykład ten magnes w ten sposób utylizować. Jak na przykład się już nam zapełni. Wiecie, no, mamy te kilka szapek. Magnes jest już zapełniony. Tarczy. No to pyk. Utylizujemy resztę. Nie jest to głupie. W ogóle bym to zrobił w ten sposób, wiecie? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Bym się kurde wybrał. Bym się wybrał. Ja bym w ogóle to jeszcze tak zrobił. Bo po co nam tak naprawdę możliwość dopatrywania się, co jest w środku, skoro będziemy wiedzieć, że jeden rządek jest taki, drugi rządek jest taki, trzeci jest taki. I będzie ten jebany kobalt. Jego jest naprawdę tu od groma. Kobaltu jest tu od zabania. No i pyk, kobalcik. Jeszcze nie mogę zrobić. Widzę, że te surowce powoli topnieją. Bardzo powoli, ale topnieją. Jak się tak tutaj przysiądzie, to naprawdę no, te surowce nie nadążają się produkować, tu się robi skrzynki. To jest progresem. To jest naprawdę mega progresem. Magnes, kobalt. Kobalt. Powietrze. Teraz woda i w ogóle wszystko. Kobalcik, pyk. Dobra. Kolejny kobalt. To właśnie tutaj tego kobaltu jest za dużo. Tu jest już jedna skrzynia. No zobaczcie, tego kobaltu to jest od zajebania. Robi się to niebezpieczne. To jest w ogóle pusta skrzynia. To też jest pusta skrzynka. No dobra, na razie zrobimy to tak. Naprawdę tego jest za dużo. Tu magnes niech będzie. Okej. No i znów brakuje. Znów cholercie brakuje. Znów mi to brakuje. Tego brakuje raczej. Tytan, tu niech będzie. Akurat się pozbędziemy tej jednej skrzynki, czyli kolejne żelazo mi wskoczy. Na miejsce. Tam w ogóle żelazo też dostało. Szkoda. O. I tu niech będzie krzem. A tu kobalt. Niski poziom nawodnienia. To też mi nie pasuje. To też mi nie pasuje. Hop, hop, hop. Będziemy musieli się teraz cofnąć. Mało żarła zostało. Dobra, i tu jest krzemik. Myślę, że musimy zrobić też kolejną skrzynkę na tytan. Dobra, ale już jest niebezpiecznie. Wodę mamy. No to jeszcze w sumie luz. Żarty nas tam zabraknie niestety, ale myślę sobie poradzimy. Zobaczcie, teraz sobie po prostu to będziemy w ten sposób ładnie segregować, nawet sobie na to wejdziemy, obudujemy sobie to w jakiś sposób, bo to też tak może być. Tenik sobie tu będziemy składować. No jest elegancko. Tam kolejny. Żelazo mi potrzebne. Ale widzę, że żelazo ma pocha. Żelazo ma pocha. Chciałem czemu. Mam godzinę już, dobra.
Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grand Order Shiro. No dzisiaj taki odcineczek naprawdę budowlany, segregacyjny, no wszystko po prostu i nic. No, niektórym się może spodobać, niektórym nie. Mówię, to nie jest odcinek obowiązkowy, nic w fabule się nie dzieje. Myślę, że następny odcinek jeszcze będzie taki dosyć zbudowania i segregowania, ale następne już raczej takie być nie powinny, bo chcę również ruszyć powoli fabułą gry. No, to tyle. Tyle, nie tyle. Pogadaliśmy trochę, pośmiali się trochę, pozbieraliśmy trochę. Tu jeszcze mówię, będzie potrzeba zrobić na pewno miejsce z niszczarką i tak dalej, żeby to się ładnie składowało. Możemy to podwalić. Kurwa, no tu jest non-stop coś do roboty, no naprawdę. Non-stop coś do roboty. Sami aż chyba nawet za dużo do roboty. Sami aż chyba nawet za dużo do roboty, bo człowiek się już nie wyrabia wręcz. Człowiek się już wręcz nie wyrabia. Dobra, koniec. Koniec, koniec. Dobra, pa, pa.